Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, sporo waszych bitewek przychodzi dobrych, więc w tle macie. A ja odpowiem na pytania, które zadaliście pod ostatnim filmem, bo zadaliście ich całkiem sporo, pewnie na wszystkie i tak nie zdążę odpowiedzieć. I jeżeli macie następne pytania, to oczywiście możecie je zadać pod tym. A więc zaczynamy od kolegi Sebastiana G. Czy wyznacznikiem dobrego gracza nie są trzy marki na lufie? Bo wydaje mi się, że to wystarcza. To pytanie ściśle tutaj przylega do tematu poprzedniego Q&A, gdzie twierdziłem, że w World of Tanks powinny być nagrody, nie te fioletowe moduły dla graczy tych najbardziej wytrwałych, najlepszych, tylko fioletowe moduły powinny być dostępne dla wszystkich, znaczy bardziej, bo one są dostępne dla wszystkich, ale powiedzmy bardziej dostępne dla wszystkich. Natomiast dla tych graczy, którzy, najlepszych, którzy zdobywają je, powinny być inne rzeczy, czyli czołgi premium i jakieś naprawdę odjazdowe, fajne skórki, ewentualnie 3D. Chociaż głównie powiedziałbym, że czołgi premium tutaj jakieś unikalne, takie po prostu takie czołgi, których nie można zdobyć. Być może wersje jakichś czołgów, jeżeli już nie chce im się nawet wymyślać, okej, to zrobić wersje obecnych pojazdów, tak? Czyli troszeczkę zmienione. Przecież to, skoro nasztukowali tyle pojazdów, to jaki jest problem? Przypuśćmy, że miałby być to E50M, prawda? Zobaczcie, jaki byłby problem, żeby zrobić troszeczkę inny wygląd, na przykład od razu, tak jakby był w stylu 3D, ten E50M i dać mu jeszcze na przykład dwa działa inne do wyboru, prawda? Niewiele do roboty dla wargamingu, nie trzeba wymyślać nowego czołgu, tylko po prostu kto by chciał, to by takim czołgiem sobie grał i wtedy, jeżeli widzicie taki pojazd w grze, to wiecie, że ten gracz przeszedł na przykład jakąś kampanię czy jakieś trudne misje zrobił, tak jak jest obecnie na przykład z czołgiem Obiekt 260, prawda? Czyli jest to pewien prestiż. Ja bym to wolał zamiast, powiedzmy, rozdawania tych fioletowych modułów dla wybranych. A tutaj kolega pyta oczywiście, czy trzy marki nie wystarczają. No, oczywiście, niby wystarczają. Gracz, który zrobił trzy marki na lufie, można powiedzieć, że tak. Po pierwsze, dużo grał tym czołgiem. Po drugie, bardzo dobrze grał tym czołgiem, czyli no, wstrzelił się. Natomiast uważam, że jest to no, nagroda za mała, że dla tych najlepszych graczy, dla tych najbardziej wytrwałych graczy powinny być właśnie czołgi. Po prostu czołgi albo modyfikacje istniejących czołgów. Na przykład taki CDC z działem 105 mm. Wiem, że jest to czołg nielubiany, ale kurczę, a co? A może taki po prostu z dobrym działem, może 120 mm mu dać. A jeżeli chcecie powiedzieć, no ale przecież nie było takiego, no słuchajcie, wielu rzeczy nie było, a jest. Więc dla wargamingu stryknięcie paluchami oznacza, że jest dobrze. Czekajcie, dobra, nagrywa się, muszę to sprawdzać. Także, no, takie moje zdanie. Panie Sebastianie. Drugie pytanie. Hallaku, dlaczego usunąłeś film pod tytułem Bieda ze swojego kanału? Był bardzo osobisty, ale zarazem ciekawy, otwierający oczy. Słuchaj, Łukaszu. O, myślałem, że ktoś puka. Przepraszam. Usunąłem ten film, ponieważ był zbyt osobisty. To były jeszcze czasy mojego wielkiego niedoświadczenia na YouTubie i pod wpływem emocji ten film był zrobiony. Myślę, że za bardzo się tam uzewnętrzniłem. Coś takiego można, nie wiem, pogadać w gronie nawet widzów, ale takich, których się pozna. O tym można ewentualnie pogadać w gronie kolegów i tak dalej, natomiast no nie, przesadziłem. Dawid Rataj. Jak sprawuje się twój Samsung S10 Lite? Czy z perspektywy czasu wybrałbyś inny model? Czy może są już takie, na które polujesz? Kolego sympatyczny Dawidzie, jak się sprawował, bo już nie mam,
mojego S10 Lite kupił jeden z widzów i na pewno jest bardzo zadowolony, bo telefon był w stanie, cytując klasyka, nówka. Tak. I S10 Lite był świetny pod względem baterii, pod względem niezawodności, bo nie zdarzyło się, żeby on się zawiesił albo coś takiego, żeby mu się stało. Miał tylko jedną wadę, którą no, wiedziałem, że ma od początku. Właściwie to dwie. Jedna wada to brak zoomu, a właściwie brak takiego dużego zoomu, na jaki mi bardzo zależało, bo przypominam, że telefon miał służyć na wyprawie. Druga wada jest taka, o której żaden nie zająknął się recenzent, że telefon w... Kiedy nagrywa się go, już nie pamiętam w jakiej rozdzielczości, także nie będę strzelał, w 60 klatkach tracił wtedy stabilizację. Więc na tym mi bardzo zależało, tak mi się wydaje, że jeżeli ktoś, nie wiem, jeżeli zgubię tą kamerkę, ukradnie mi ktoś i tak dalej, chociaż będę miał zapasową na wyprawie kamerkę oczywiście, zresztą tą starą, którą miałem na pierwszej wyprawie, to będzie zapas. Ale gdyby coś się stało, no to w ostateczności mógłbym kontynuować wyprawę nagrywając filmy telefonem, co byłoby bardzo uciążliwe, ale jednak po to został kupiony. Okazało się, że ta funkcja tam nie działa, która dla zwykłego użytkownika jest nieprzydatna, ale dla mnie była ważna. Także te dwie rzeczy spowodowały, że ciągle rozglądałem się za nowym telefonem. Nowym w sensie dla mnie nowym. I taki telefon już od dawna miałem upatrzony i już jestem w jego posiadaniu. Telefon nazywa się Samsung S21 Ultra i on posiada zoom 10 razy. I to jest prawdziwy optyczny zoom 10 razy, który działa. Bardzo dobrze działa, jestem mega zadowolony z tego telefonu. Pieniądze, które uzyskałem ze sprzedaży tego pierwszego, dołożyłem do tego i wydaje mi się, że obecny mój telefon jest ideałem. Jedyną rzecz, którą mógłbym w nim poprawić, to jest, żeby miał jeszcze większą baterię. Mógłby być cięższy przy tym, ale żeby miał jeszcze większą baterię, bo trzyma krócej niż S10 Lite. S10 Lite naprawdę bardzo długo trzymał na baterii, ten trzyma krócej. Mimo tego oczywiście, że wyłączyłem te wszystkie tam odświeżania super jakie ma i super rozdzielczości i tak dalej, to i tak jeszcze baterie żre mocniej niż S10 Lite. Uważam, że S10 Lite jest bardzo, bardzo telefonem udanym, bardzo fajna konstrukcja. Gdybym tego zooma nie potrzebował, to i nagrywania bez trzęsienia się kadru, to na pewno. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że są programy, które niwelują drgania, natomiast no, na wyprawie mogę nie mieć czasu, żeby obrabiać to wszystko, zresztą w dużej rozdzielczości, żeby obrobić film, wyrenderować, to wcale nie jest takie proste, a na wyprawę mam kupiony Surface. Wolałbym, żeby było to coś na Androidzie, zwykły tablet, który byłby w stanie obsłużyć mi jakiś program do edycji, taki trochę bardziej zaawansowany, ale na to nie ma za bardzo szans i nie można streamować z tabletu, tam nie działają niektóre wtyczki, na przykład nie działają wtyczki do OBS, no nie działa OBS cały, a wiadomo, że no nie ukrywajmy, stream na wyprawie również wiąże się z przychodami dla mnie, prawda? Więc to jest idealna rzecz, że streamując na wyprawie musi być ta opcja dotowania czy też donatowania streamera, ponieważ no, to jest coś wspaniałego. Jesteście, macie wyliczoną jakąś kasę, a to na przykład wpadnie, nawet niech wpadnie 50 zł, prawda? Wyobraźcie sobie, jesteście gdzieś w Boliwii, macie wszystko wyliczone, no z kasą jest trudno i nagle wpada wam takie 50 zł. W Boliwii 50 zł to naprawdę można oddzielny film nagrać i pójść za to do restauracji i kurka
super się naje. Za 5 dych to. Nawet chyba nie byłem w restauracji na przedniej wyprawie, żeby wydać 5 dych. Naprawdę. Mówię o Boliwii, bo w Chile to jest zupełnie inna historia. Ci, którzy śledzili wyprawę, to wiedzą, że 50 zł w Chile to tak po prostu. No, także. Dobra, się rozgadałem na zupełnie inny temat. Słuchajcie, streamy i filmy dotyczące wyprawy to będą jeszcze. Jeszcze jest troszeczkę czasu. Zresztą nie wiem, czy nie będę musiał operacji zrobić pewnej przed wyprawą, żeby na spokojnie pojechać. No. Zobaczymy. Dobra, dalej. Co tu takiego ciekawego? Mam dla ciebie wyzwanie, kolega Daniel pisze. Jadę w czerwcu na rower 430 km. Może masz ochotę? Nie, mój drogi, to by musiał jakiś wzmocniony rower. Jakbyś urwał to zero, to wtedy 43 pewnie byłbym w stanie przejechać. Zdecydowanie. Dobra, co tu jeszcze mamy? Czekajcie, bo tutaj tak pisaliście częściowo odpowiedzi na tezy z filmu, a częściowo pytania. O, są pytania. Kolega Przemial. Hallaku, pytanie na czasie. Co sądzisz na temat Ukraińców przebywających w Polsce? No, co można na ich temat sądzić? No, można współczuć, tak? Nikomu nie życzę tego, żeby musiał opuszczać swój kraj, ponieważ jest w nim wojna. I to nawet nie ma znaczenia, czy ten człowiek mieszkał na terenie ogarniętym zawieruchą wojenną, czy też nie mieszkał. Nie ma to aż takiego znaczenia. Zdaję sobie sprawę, że w ten sposób otworzyły się furtki dla Ukraińców, którzy chcieli do Europy Zachodniej się dostać. No już wiadomo, że przez Polskę można to zrobić i na pewno to wykorzystują, ale no kto by nie wykorzystał? No, Polacy by nie wykorzystali, myślicie, gdyby były granice zamknięte i gdybyśmy nie mieli możliwości wyjeżdżania do pracy na Zachód, to w przypadku takim, gdyby to nas spotkało, co Ukrainę, to samo byśmy robili. Także nie ma się co temu dziwić, że Ukraińcy tak nadciągnęli. Część z nich rzeczywiście uciekła z terenów zagrożonych wojną albo już opanowanych przez wojnę, a część z terenów, które są bezpieczne, prawda? Dalej. Czy nasz kraj aż za bardzo się angażuje w pomoc? Wiesz co? Czy to jest dobrze postawione pytanie? Czy można się za bardzo? Oczywiście Polacy, słuchajcie, jeżeli ktoś jeszcze nie poznał dobrze naszego narodu, to mogę powiedzieć, chociaż wielu z was zdaje sobie z tego sprawę. Polacy są narodem bardzo niedowartościowanym, bardzo łaknącym pochwał, jakichś takich docenienia. Jesteśmy niewolnikami tego. Wydaje mi się, że poprzedni ustrój to spowodował, że my ciągle czujemy się gorsi. Może otwarcie się o tym tak nie mówi, ale ta nasza chęć pomocy wszystkim i ta nasza chęć słuchania pochwał właśnie stąd się bierze. Że Polacy zrobią wszystko, jeżeli ktoś ich trochę połechcze, jeżeli troszeczkę im ktoś na psychę wejdzie i zacznie cukrować. Ja już o tym mówiłem, najlepszym przykładem tego jest YouTube. Jedźcie do Hiszpanii i zróbcie materiał, na przykład zróbcie kanał pod tytułem Francuz w Hiszpanii, jaki ten kraj jest wspaniały. Albo jedźcie, nie wiem, do Egiptu i nakręćcie, nie wiem, Hiszpan w Egipcie, jaki ten kraj jest wspaniały. A później przyjedźcie do Polski i zróbcie kanał pod tytułem Hiszpan w Polsce, jaki ten kraj jest wspaniały. Zobaczycie, jak urośnie kanał w Polsce w porównaniu do tamtych. Nikt nie zrobi pewnie takiego eksperymentu, ale w Polsce, jeżeli założycie sobie kanał na YouTubie wychwalający nasz kraj, macie absolutnie pewny sukces, zwłaszcza jak zaczniecie narzekać na kraj, w którym byliście, który Polacy na przykład uważają za jakiś super, na przykład niech będzie już ta Hiszpania,
A bardzo będziecie chwalić Polskę, że tutaj myśleliście, że psy dupami szczekają, a tu kurka, nowoczesność i tak dalej. Polacy po prostu są bardzo złaknieni tego. A prawda jest taka, że jeżeli ktoś pojeździł sobie po świecie i porówna z Polską, to Polska naprawdę nie ma się czego wstydzić. Od kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, w ogóle od lat 90. nawet można powiedzieć, Polska wystrzeliła. W Polsce jest dużo rzeczy lepszych niż na Zachodzie, tak? Weźmy nawet przykład zwykłych takich marketów, sklepów dużych. W Polsce to wszystko jest nowe, to wszystko aż lśni. Tymczasem jak pojedziecie na przykład do Hiszpanii, to wcale nie jest tak różowo pod tym względem. To wszystko już jest stare, to wszystko jest zużyte. Oczywiście, że mają też piękne, nowe centra handlowe i super butiki i tak dalej. Tak, oczywiście, że tak. Natomiast taki zwykły market, jakbym miał porównać te, które ja odwiedziłem w Hiszpanii, to naprawdę nie ma się czym zachwycać. Oj nie. Wiadomo, że tam ludzie może i więcej zarabiają i no mieli pokój, nie mieli tego komunizmu przez lata. Natomiast naprawdę przygnębiające wrażenie w wielu takich marketach. To już samo się widzi, że w Polsce wszystko jest takie nowe i jest super oświetlone. To światło robi robotę, naprawdę. Natomiast jak wchodzicie do marketu w Hiszpanii, a przynajmniej tam, gdzie ja byłem, czyli La Línea de la Concepción na przykład, albo Algeciras, albo Tarifa, tam jak się wchodziło do marketu, w których ja byłem, od razu widać było, że światła jest troszeczkę za mało, wszystko takie bardziej trochę szare. To już nie to. To samo, jeżeli chodzi o nasze uliczki przepiękne w miastach niektórych. Mamy wszędzie cudowną kosteczkę położoną, jakieś wzorki, jakieś to. W Hiszpanii w wielu miejscach to już jest takie, jakby to powiedzieć, no takie zużyte, takie stare, popękane jakieś. Do tego te druty na ulicach, kurka, na słupach, w najpiękniejszych miejscach prawie, że druty, takie gęstwina taka drutów, że nie można zrobić jakiegoś pięknego budynku czy coś, no. No niestety, no, nie, znaczy nie mówię tutaj, że Hiszpania jest brzydsza niż Polska, oczywiście, że jest ładniejsza, bo mają ukształtowanie terenu takie, jakie mają wybrzeża takie, jakie mają, no Polska mogłaby pomarzyć o czymś takim, ale jednak Polska jest bardzo, bardzo wysoko obecnie, naprawdę bardzo wysoko. Także o tym zaangażowaniu naszym. My pomożemy każdemu, słuchajcie, taka jest prawda. Gdyby Rosję ktoś zaatakował, to byśmy otworzyli granice dla Rosjan i ich wpuścili tak jak Ukraińców. Jestem o tym, teraz może już nie, teraz może byłoby to ciężkie. Natomiast gdyby nie było tej wojny na Ukrainie w ogóle, i gdyby to Rosjan na przykład zaatakowali, powiedzmy Chińczycy. Chińczycy atakują, Rosjanie uciekają. Mogę się założyć, że pomoglibyśmy Rosjanom tak jak Ukraińcom. Naprawdę. Dzisiaj to wydaje się, o, bo ta Rosja zła jest i tak dalej. Nie. Byłoby to samo. Naprawdę byłoby to samo. To samo byłoby z Niemcami. Jakby Niemcy ktoś zaatakował, by uciekali tutaj w naszą stronę, też byśmy ich przyjęli. Po prostu jesteśmy takim narodem, który dużo przeżył, który pamięta to, że przeżył, bo każdy naród, można powiedzieć, każde państwo przeżyło swoje, tak? Ale my bardzo to dobrze pamiętamy. Jest to wszystko odnawiane, ta wiedza jest pakowana do głów młodych ludzi też. Częściowo ci ludzie się interesują historią własnego kraju, wiedzą, jak tu było ciężko. Wiedzą, że mimo tych wielu lat, gdzie nie było nas na mapie, polskość przetrwała, tak? Że to nie umarło, że to do końca. Wiadomo, że jesteśmy bardzo często określani takim narodem kombinatorów jakichś takich z giętkim kręgosłupem moralnym. No było, no mieliśmy tyle pokus. Zresztą, dlaczego Polska tak osłabła, to też
z historii wiemy, tak? Dlaczego z takiego państwa, no naprawdę modelowego w Europie, silnego, nagle okazało się, że nie znaczymy nic, no. Myślę, że teraz, ponieważ jesteśmy państwem bogatym, tak, moi drodzy, to jesteśmy państwem bogatym w porównaniu do lat 90., to teraz to jest kosmos, to jest w ogóle kosmos. I Polacy bardzo chętnie pomagają i będą pomagać. I tutaj rząd jest dosyć cwany, że przerzucił część odpowiedzialności na zwykłych obywateli, bo zdał sobie sprawę, tam ludzie zdali sobie w rządzie sprawę, że Polacy pomogą. I to nie jest przypadkowe, że ktoś wpuszcza obcych ludzi do swojego domu. To nie ma w tym przypadku. Po prostu my Polacy tacy już jesteśmy. I powiem szczerze, że ja się cieszę, naprawdę. Czy będziemy mieli przez tych Ukraińców i tak dalej gorzej? Będziemy mieli, tak? No, dostaniemy po dupie, wiadomo. No ale myślę, że wszyscy, no prawie wszyscy, jesteśmy na to gotowi, tak? Jesteśmy gotowi, żeby u nas rozwój się troszeczkę spowolnił, żeby, nie wiem, żeby zostawało mniej pieniędzy w portfelu na przykład, no bo nie oszukujmy się, jeżeli ktoś przyjmuje rodzinę ukraińską po swój dach, to wiąże się to z pewnymi nowymi obowiązkami i stratą pieniędzy, tak? Dla naszej gospodarki, dla służby zdrowia, dla wszystkiego też to się wiąże ze stratami. Natomiast, no okej, okay, no będą jakieś straty, no i co z tego? Czy my musimy być nagle tak aspirować do miana, nie wiem, nie wiadomo jakiej gospodarki, czy możemy się poświęcić? Myślę, że ogromna większość Polaków zdecydowała, że mogą poświęcić pewien, nie wiem jak to nazwać, bo to nie chodzi o pieniądze, tylko pewien komfort swój, dlatego, żeby Ukraińcy mieli komfort. I wiadomo, że robimy to bezinteresownie, bo nie oszukujmy się, jak Ukraina nawet wygra tą wojnę, chociaż nie wiadomo, co to oznacza w ich przypadku, wygranie wojny. Prezydent ich mówi, że wygranie wojny wiąże się z odzyskaniem wszystkich terenów. Rosjanie się już nie cofną raczej, chociaż to ciężko sobie to wyobrazić, tak? Tam teraz wojna pozycyjna jest i wojna na wyniszczenie, tak naprawdę ludzie zwykli cierpią najwięcej. Ale jak nawet gdyby ta Ukraina wróciła do swoich pierwotnych granic i odzyskała nawet ten Krym i tak dalej, to nie oszukujmy się, że nagle będzie jakaś przepotężna zgoda i nigdy już w historii z Ukraińcami my jakieś zwady nie będziemy mieli, bo to jest polityka wielka. Zawsze znajdzie się coś, czego my będziemy chcieli na przykład i Ukraińcy będą chcieli, a to będzie jedno. I nie będzie możliwości, żebyśmy my dostali i oni. Tylko jedna strona. I już będą jakieś tarcia. No to jest normalne, słuchajcie, to jest normalne. Natomiast ja jestem romantykiem, trzeba przyznać. W polityce romantyka nie traktuje się zbyt poważnie, ale ja jestem romantykiem i myślę, że między naszymi narodami coś się zdarzyło. Wiecie? Coś. Nie potrafię tego nazwać, ale przekroczyliśmy taki punkt, gdzie dzięki tej naszej pomocy dla Ukraińców u nich też się coś narodziła, jakaś więź z Polakami. Bardzo żałuję, że nie narodziła się taka więź z Białorusinami, bo tutaj byłoby pole do popisu. No niestety, no szkoda. Chociaż wydaje mi się, że gdyby coś się działo na Białorusi, to tak jak mówiłem, to samo, otwieramy granice dla Białorusinów. Naprawdę, jestem praktycznie przekonany. No po prostu tacy jesteśmy, no. To jest bardzo niedobrze w szerokim
pojęciu świata polityki, bo dostajemy przez to po dupie, a jeżeli nie dostajemy, to dostaniemy. Na pewno. Ale z drugiej strony jest to naprawdę super cecha. Jest to fajne, moim zdaniem. Dobra. Jedziemy dalej. Zobaczmy, co tu jeszcze... A, Czas Honoru. Tak, serial, o którym mówiłem w poprzednim odcinku, to Czas Honoru. Rzeczywiście. Tam ładne dziewczyny i ładni, piękni panowie zostali wybrani do tego. No, przyjemnie było oglądać. Zobaczmy, czekajcie, czekajcie. Karolak jest najlepszym aktorem i basta. Amerykańscy aktorzy, przygotowując się do nowych ról, muszą przechodzić często drastyczne transformacje. Karolak w nowej roli zmienia gacie albo i czasem nie. Do nowej roli, tak, tak. No nie, no mnie trochę mierzi to, że w każdym miejscu wyskakuje pan Adamczyk, pan Karol. No nie, no nie, no. Kurczę. Dobra. Sorry, że takie przerwy, ale tutaj czytam, bo... O, jest, są pytania. Dobra, kolega Andy. Co było najciekawsze w fotografowaniu sesji weselnych? Oprócz obczajenia druhien i panien młodych, czy nie brakuje ci pracy z ludźmi i tego zawodu w życiu na co dzień? Co było fajnego? Fajne było to, jak ludzie potrafią się bawić, nawet tacy, którego no, normalnie byś nie posądził o to, zwłaszcza po kilku kielonkach. Umówmy się, wódka na weselach polskich leje się bardzo szerokim strumieniem i w pewnym momencie wszystkim, absolutnie wszystkim puszczają jakieś tam no, zahamowania, się oddalają wszelkiego rodzaju i nawet takie panny nagle potrafią bawić się z jakimiś wujkami pod takim sumiastym wąsem i tak dalej. To było chyba najfajniejsze. Czy brakuje tego? No, częściowo zawsze brakuje, jak coś robiłeś przez jakiś czas, natomiast no, zwłaszcza w erze ciężkich aparatów i ciężkich obiektywów, po kilku godzinach noszenia na szyi 1,5 kg czy 2 kg, no, to nie było zbyt ciekawe. Drugie pytanie, kolegi. Dlaczego my, Polacy, nie możemy mieć własnego czołgu, wyrzutni rakiet, nie mówiąc już choćby o marce samochodu? Czy brakuje wiedzy, kasy, pomysłów, intensywności państwa i wsparcia finansowania i gdzie jest problem? Problem jest, moim zdaniem, w nas po prostu, no. W tym, że jeszcze ta komunistyczna, że tak powiem, era odcisnęła piętno, w tym, że często na stołkach siedzą leśne dziadki, co, jak widać, kto rządzi tak naprawdę państwem, szara eminencja, to jest najlepszym tego przykładem i nie da się w takich warunkach zrealizować projektu, ponieważ on pociągnie za sobą mnóstwo pieniędzy zupełnie wydanych bezzasadnie. I dlatego u nas ta modernizacja jakiegoś okrętu czy coś trwa nie 2 lata, tylko 10. I dlatego nasze projekty, które są tak często przedstawiane, dalej nie idą, ponieważ koszt tego jest o wiele, wiele wyższy niż na przykład zakupu technologii czy zakupu gotowego sprzętu z zagranicy. Nasza Loara jest tego najlepszym przykładem, gdzie moglibyśmy mieć już od dawna samobieżne zestawy artyleryjskie tego typu, które już nie są może jakieś najnowocześniejsze, ale przy odpowiedniej amunicji na pewno lepsze niż szyłka. Natomiast koszty wszystkie, które wiązały się z całym procesem, no były ogromne, tak? No były po prostu ogromne. U nas każdy chce przytulić kasiorę. Nie ma takiej woli, żeby się poświęcić, żeby zrobić coś. No, możemy się uczyć od Szwedów, możemy się uczyć od Niemców, od Francuzów, jak powinna wyglądać zbrojeniówka. Czy mamy na to szansę? Marne. Marne. Gdybyśmy mieli taką gospodarkę jak Niemcy albo taki kraj jak Szwedzi, to może moglibyśmy zainwestować
w zamian za to, znaczy zacisnąć pasa w zamian za to, żeby coś własnego opracować, ale to musiałoby nieść za sobą potężne zamówienia od razu od armii i to może nie tylko naszej armii. Także no słabo, słabo to widać. Pomysły pewnie mamy, ale to wszystko gdzieś tam grzęźnie. Trzecie pytanie, czy chciałbyś zwiedzić Skandynawię? Dlaczego? Tak lub dlaczego nie? Kolego sympatyczny, rzeczywiście w Europie chyba najbardziej upragnionym przeze mnie terenem jest szeroko pojęta Skandynawia, ponieważ ja uwielbiam, kiedy morze, kiedy woda styka się z górami. Po prostu uwielbiam to połączenie. Widziałem już wielokrotnie na wyprawie i to jest dla mnie, no to jest dla mnie esencja. Często pytają się ludzie, czy wolisz morze, czy wolisz góry? A dlaczego tego nie połączyć? No u nas nie można tego połączyć, tak? Mamy nudne jak flaki z olejem plaże po prostu nad Bałtykiem, którym ludzie się zachwycają, ale naprawdę, no istnieje pewna granica tego takiego hura patriotyzmu, bo to nie ma nic wspólnego z patriotyzmem. No umówmy się, Bałtyk, wybrzeże Bałtyku jest brzydkie, jest monotonne, nic się tam nie dzieje tak naprawdę, jest kilka tylko ciekawych miejsc na całym naszym wybrzeżu. Nie mamy niestety czegoś takiego jak w Skandynawii, gdzie jedno zdjęcie fiordów może służyć, może być lepsze niż 100 zdjęć naszego wybrzeża Morza Bałtyckiego. No takie mamy po prostu położenie. Dlatego odpowiadając na twoje pytanie, tak, tylko że Skandynawia z drugiej strony dla mnie jest krajem, dla mnie jest obszarem, powiedzmy, za bardzo ułożonym, tak? Tam wszystko jest ułożone. Wiele filmów na YouTubie oglądałem z Skandynawii. Przepiękne widoki, chciałoby się tam pobyć. Natomiast jest to taki kraj bardzo, bardzo ułożony. Dlatego no tutaj zdecydowanie wolałbym Amerykę Południową z jej takim, jakby to powiedzieć, no wulgarne słowo ciśnie mi się na usta teraz, z rozgardiaszem, o, niech będzie tak, zdecydowanie. I tutaj nawet od razu powiedziałbym, że Argentyna wyżej niż Chile, bo Chile to takie, tak jak już kiedyś mówiłem, Niemcy Ameryki Południowej. Tam już to wszystko też zaczyna być takie Ordnung, zdecydowanie. Także Skandynawia, oj tak, oj tak. Dalej. Marek Jaśkiewicz. Czy na ten moment uważasz się za youtubera, czy bardziej streamera? Czy obecnie kanał YouTube poświęcony grom może istnieć bez prowadzenia streamów? No oczywiście, że może istnieć. Słuchaj, jak najbardziej może istnieć, tylko że streamy są najlepszym sposobem na kontakt z widzem. Taki bezpośredni kontakt, a nie tylko, bo komentarz to jest komentarz. Wchodzisz, piszesz coś tam, ktoś czyta, nie ma tutaj interakcji takiej za dobrej. Natomiast na streamie każdy może przyjść, może jakieś żale swoje wypowiedzieć, ty od razu możesz na to odpowiedzieć, prawda? To jest zdecydowanie fajne, czy za youtubera, czy za streamera. Myślę, że to nie ma znaczenia. I za to się uważam. Drugie pytanie, czemu streamujesz tylko na YouTubie, czemu nie Twitch? Szczególnie obecnie na Twitch są dropy dla WOTA. Myślę na tym, żeby się na ten Twitch przenieść, aczkolwiek już tak się przyzwyczaiłem do YouTube'a. Słyszałem, że tam kasa duża na tym Twitchu jest i tak dalej. Natomiast no, jest mi po prostu dobrze. Jedyna rzecz, dla której przeniósłbym się na Twitcha, to brakuje mi podkładu muzycznego na streamach takiego, jakbym chciał. Czyli, jak wiecie, no mam różne upodobania muzyczne. Na przykład, przypuśćmy, jeden stream muzyka francuska, drugi stream klasyczny polski hip-hop, trzeci stream jakiś może hardcore amerykański i tak dalej, i tak dalej. Disco polo, przecież kurka robiliśmy streamy
swego czasu z WOTA w rytmie disco polo. Też była dobra zabawa. Także jeżeli kiedykolwiek przeniosę się na Twitcha, to z tego powodu, bo podobno tam można jakąś muzykę puszczać. A jak zbanują w razie czego, to przynajmniej będę mógł wrócić na YouTube'a, a na YouTubie na bana nie mogę sobie pozwolić. Dobra, teraz tak, pytanie poświęcone zarobkom. O, tu kolega sporo zadał tych pytań, widzę. No dobra, to odpowiedzmy, czekajcie, ile to się nagrywa? Uła, no dobra, to niech kolegi pytania będą ostatnie. Pytanie poświęcone zarobkom. Nie chodzi konkretnie o kwoty, tylko o zasadę. Co przynosi większy zysk? Kanał czy donaty na stream? To zależy. To zależy. Obecnie donatów na streamie jest mniej niż kiedyś. Po prostu no, jest czas, że tak powiem, letni i pieniądze ludzie, wiadomo, wydają na ciekawsze sprawy niż tam dawanie donate'ów jakiemuś gościowi, który siedzi na krześle i gada głupoty. I z kanału na YouTubie jest więcej kasy. Aczkolwiek normalnie w skali roku, jak miałbym to... Wiesz, no... Jeżeli chodzi o pieniądze z YouTube'a, to są to pieniądze pewne, tak? One zawsze przychodzą, tam 20 chyba oni robią przelew i wpływa ci to na konto. Jeżeli chodzi o donaty, to tu może być różnie. Mam streamy takie, że na przykład na streamie zarobię 10 zł albo 5 zł, albo praktycznie w ogóle nie ma. A są takie streamy, że zarobię 200 zł. Czy nawet więcej. Bywały też streamy, że o wiele więcej, ale to było już dosyć dawno. Także różnie to jest. No, wolę tą pewność z YouTube'a, bo streamy to jest taki dodatek. Jeżeli ktoś ma ochotę dać donate'a, to jest dobrowolne, prawda? Podoba mu się to, co robię, albo, nie wiem, chce śmieszny komentarz, czasami no niestety niestosowny, ale chce... żeby Iwona przeczytała, no to wtedy daję tam parę groszy. Absolutnie nigdy nie narzekałem na to, że jest mało czy coś. To jest po prostu taka opcja dodatkowa. Jedynie kiedy robię streamy na wyprawie, to wtedy no zawsze jednak myśli się o tym, że kurczę, jak wpadnie jakaś kasa, to może pojadę sobie tutaj. Tak było na poprzedniej wyprawie, jak robiłem stream, to wiedziałem, praktycznie byłem pewny, że jakieś pieniądze z donate'ów się uzbierają, tak? Że to nie będzie 50 zł, tylko na przykład to będzie 350. A za taką kwotę mogłem już gdzieś jechać albo na przykład kilka dni dłużej w danym miejscu pobyć. Dlatego to jest naprawdę rewelacyjna pomoc i wtedy powiedziałbym, że na wyprawie streamy znaczą o wiele więcej niż filmy wrzucane na kanał, bo filmy wrzucane na kanał mają małą oglądalność bardzo i wtedy kanał bardzo podupada. Także, no, taka moja odpowiedź na twoje pytanie, bo tu jeszcze kilka masz. 4. Jak wpływają na kanał przerwy spowodowane wyprawami? Aha, kurczę. Czy wyprawy ściągają innych widzów? Czy widzowie zainteresowani grami oglądają też filmy z wyprawy? Czy wyprawy zwiększają ilość widzów, czy zmniejszają? Otóż wyprawy w moim przypadku, wyprawa bardzo negatywnie wpłynęła na kanał. Część widzów zrezygnowało w ogóle z subskrypcji, bo zależało im na filmach z gier. Przybywanie nowych widzów słabe bardzo jest, ponieważ ja jestem takim już starym leśnym dziadem i nagrywam te filmy z wyprawy w dosyć specyficzny sposób. To znaczy nie robię tego tak, jakie są trendy. Tak? Wiadomo, jakie są, można sobie na dowolny o tematyce wyprawowej kanał wejść i zobaczycie, jakie są. Więc moje filmy są raczej takie bardzo hermetyczne i skierowane no na przykład dla osób, które chciałyby taką wyprawę kiedyś odbyć i im się to marzy, to wtedy dostaną rzeczywisty obraz i rzeczywiste informacje na temat danego miejsca. Nie ma tam super montażów, nie ma gadającej głowy, nie ma silenia się na jakieś
No dobra, nie będę nawet, nie będę tego komentował. W każdym razie dla przeciętnego widza filmy moje z wyprawy są nudne, najzwyczajniej nudne. Ale no mi się podobają i taki był zamysł, żeby te filmy były taką trochę kroniką, a nie jakimiś super materiałami zmontowanymi. Także czy ściągają innych widzów? Słabo. Czy widzowie zainteresowani grami oglądają też filmy z wyprawy? W niedużej ilości, ale tak, oglądają. Czy wyprawy zwiększają ilość widzów? Zmniejszają, na 100% zmniejszają. I na zarobki wpływają tragicznie, tak? No to jest przychód na wyprawie, kiedy jestem, nawet jak regularnie wrzucam filmy wyprawowe, to przychód spada o 80%, można powiedzieć. Czyli no, jest źle wtedy, ale no, ale wtedy jestem na wyprawie, tak? Czyli plus jest ogromny, tak? Dobra. Dalej jest piąte pytanie. Czy kosztem kanału YouTube całkowicie zarzuciłem pracę jako grafik? Czy jeszcze wracają starzy klienci, dla których realizujesz szybkie zlecenia? Pozdrawiam serdecznie, życzę udanych wojaży i rozwoju kanału. Bardzo dziękuję, panie Marku. No więc tak, na twoje pierwsze pytanie, czy zarzuciłem pracę grafika na rzecz kanału YouTube? Tak. Czy wracają starzy klienci? Czasami wracają, ale rzadko podejmuje się zleceń jakichkolwiek, ponieważ części stałych klientów po prostu nie jestem w stanie... Znaczy, praca w tym trybie jest dosyć wymagająca, zwłaszcza jeżeli współpracujesz z drukarniami, tak? Gdzie terminy są po prostu na godzinę odpowiednią. To nie ma tak, że tam o, to jutro albo pojutrze. Nie, nie, nie. To musi być zrobione często w nocy, trzeba siedzieć, poprawki trzeba od razu wprowadzać i tak dalej, i tak dalej. Nie powiem, że jest to praca ciężka fizycznie, oczywiście, że nie jest, to jest świetna praca, natomiast no, ma swoje minusy i bardzo często, jeżeli stały klient dzwoni, to na przykład odmawiam albo kieruję do jakiegoś znajomego, który daną rzecz wiem, że wykona dobrze, bo znam jego wcześniejsze prace. Także YouTube mnie w pewnym sensie rozleniwił też, ponieważ praca taka, jeżeli można to nazwać, prowadzenie kanału jest no przyjemne, tak? To jest bardzo, bardzo przyjemne, bo robisz dokładnie to tak, jakby ktoś uwielbiał tańczyć i codziennie tańczył na rynku i ludzie by mu za to płacili, że mógłby spokojnie się utrzymać. Bo ja za to, co zarabiam na YouTubie, mogę się utrzymać bez problemu. Nie wiadomo, co będzie w przyszłości, ale na razie jeszcze mogę. Więc wiesz, to jest przyjemność, to jest naprawdę przyjemność, a już w ogóle to, że grasz w grę, ja no już chyba do końca życia będę grał w gry, bo to już albo takie pokolenie, albo takie przyzwyczajenie, po prostu sprawia mi to przyjemność. Więc jeżeli za to jeszcze jest jakiś z reklam, są jakieś z reklam pieniądze, no to jest absolutnie fenomenalna rzecz, nie? To jest... Niestety nie wszyscy mogą mieć pracę taką, która sprawia im przyjemność, bo nawet powiem wam, mam znajomych, którzy prowadzą firmy budowlane czy też wykończeniowe i widzę, że to jest praca ciężka oczywiście, zwłaszcza jak muszą robić jakieś poprawki czy przebudowy, może nie poprawki, tylko przebudowy w domach już istniejących, na przykład takich ruderach jak moja, w której ja mieszkam, to wiem, jak to im gul skacze. Natomiast widzę też ich oczy, widzę ich reakcję na efekt końcowy. To znaczy zarabiają i wydawałoby się, że budowlanka, no to wiadomo, to tam no, taki... Po prostu taka ciężka praca, powiedzmy, tak? Znowu chciałem wulgaryzm wtrącić. Taka ciężka bardzo praca jest. Natomiast widzę, że w momencie, kiedy to wszystko już jest zakończone, kiedy nieraz
się spotykamy i mam okazję zobaczyć efekt pracy, cokolwiek to może być. Nie wiem, przerobiona kuchnia u kogoś, łazienka nowa, taras zrobiony czy coś. Widzę taki zapał wielki w oczach i dumę z tego, co jest. Akurat mam to szczęście, że moi znajomi nie robią fuszery. Po prostu nie robią fuszery, nie robią na odpieprz, tylko robią świetną robotę, tak, że to naprawdę mucha nie siada, więc się bardzo przyjemnie na to patrzy i widzę ten zapał cały czas, bo to są ludzie, którzy się od wielu lat zajmują tym i cały czas widzę zapał, a z drugiej strony część ludzi ma taki, nie wiem, takie pojęcie, że no ten gościu w zakurzonych ciuchach albo tam poplamionych farbą i z jakimś przecinakiem tam coś w ścianie kuje czy coś, że to takie jest trudne. Rzeczywiście jest, ale to też jest praca z tego, co widzę, dająca satysfakcję i to jak już przychodzi klient, żeby zobaczyć efekt końcowy i to już widać też po oczach, że są takie badawcze spojrzenia, jaka będzie reakcja. Bardzo mi się to podoba. Także, no... Oczywiście na YouTubie, słuchajcie, nie dajcie sobie wmówić komukolwiek, że to jest jakaś ciężka praca, wymagająca albo nie wiadomo jakie poświęcenie. No nie, no nie, to nie jest poświęcenie, to nie jest jakaś super wymagająca praca, no nie, najzwyczajniej w świecie. Dlatego jak ktoś tam urabia swoich widzów, bo tego nie cierpię, ale nieraz jestem świadkiem gdzieś na streamach albo coś, urabia, że jaki to on tutaj się poświęca czy coś. Nie, nie, nie. Nie, moi drodzy. Nagrywanie na YouTube, prowadzenie streamów to jest po prostu czysta przyjemność tak naprawdę, a nie jakieś tam poświęcenie wielkie. Przynajmniej moim zdaniem. To tyle. Żegnam się z wami, moi drodzy, do usłyszenia. Jeżeli macie jakieś pytania, czy tu jeszcze są jakieś pytania? Są jakieś. No to właściwie... Ale jest już, zostało mało. To możecie jakieś nowe pod tym filmem wrzucić. To tyle, żegnam się z wami, do usłyszenia.